A więc ponownie chcesz się nauczyć montować niczym profesjonalista. Twoje filmy wyglądają tak... Żałosne, co to za amatorszczyzna, się oplułem. Zatem chcesz, żeby wyglądały tak. Tajga Mafia! Doskonale się składa, bo dzisiaj przedstawię wam tajemne techniki montażowe używane przez pionierów kina akcji prosto z Ugandy. I dodatkowo spróbujemy naprawić tę durną scenę z Matrixa 4, o której wspomniałem w poprzednim materiale. Ale po kolei, technika pierwsza. Jak zniszczyć modernistyczną infrastrukturę bez przeprowadzenia prawdziwego ataku terrorystycznego? Zacznijmy sobie od znalezienia jakichś budynków, które będziemy mogli zniszczyć bez międzynarodowego skandalu. Co by tutaj... Wiem, piramidy! Możemy rozdupcyć piramidy. Nikomu nie będzie szkoda tych, kurde, stożków na pustyni. To jakie tam stożki? Jakbym miał tyle niewolników, co oni, wtedy też bym coś takiego zbudował. Albo kosmitów. Albo dzielnych galów i ich magiczny napój. Ja osobiście wierzę w tę trzecią wersję. Dobra, mniejsza o to. Przyda nam się również jakiś helikopter na green screenie. Gdzie to było? Widziałem wcześniej taki dobry, który by się nadał, ale... O, Spider-Man na green screenie. Te wyszukiwania YouTube'a jest takie niedorobione ostatnimi czasy. Dlaczego wyskakuje mi indyjski Spider-Man na green screenie, podczas gdy tutaj wpisałem helikopter. Aha, ja już wcześniej sobie pobrałem, to tutaj mam, nie muszę szukać. No i widzicie, to się nada. Nada się również nasz ukochany program do montażu, tym razem w płatnej wersji. Ostatni poradnik był z 5 lat temu, więc mogliście się do tego czasu go dorobić, ok? Chociaż wydaje mi się, że większość efektów, które będę tutaj robić, też są dostępne w darmowej wersji. A jak nie, to trudno. Nowy projekt. Zacznijmy od naszych piramid, które trzeba jakoś zdewastować. Do tego przydadzą się kolejne green screeny w stylu green screen explosion. Explosino. A i tak się znalazło. Widzicie, o tym właśnie mówiłem. Szukam eksplozji na green screenie, a tu wyskakuje mi... Może dlatego, że to wcześniej widziałem. W ramach researchu to oglądałem. Teraz uwaga, bo zaczynają się schody. Trzeba by było jakoś wyodrębnić te stożki od tła. Czyli potrzebujemy też samo tło. Kopiuj, wklej. W zakładce kolor, czyli to kółeczko z kolorami. Mamy taki efekt jak Object Removal. I dodajemy nową nodę, która nie wiem, co ona robi, ale musimy działać na tej pierwszej i zaznaczyć obiekty do usunięcia. To. Obrysowujemy to, co trzeba usunąć i programik powinien wszystko za nas zrobić. To łączymy ze sobą. Object Removal przechodzi na to drugie z jakiegoś powodu. Nie pytajcie mnie, jak to działa. I musimy przeprowadzić na tym anal. I ze sceny, widzicie jak pięknie, o. Nie, anuluj! Przepraszam, pomyliłem kolejności. Ponieważ to jest zdjęcie, to chyba zadziałało tak czy siak, ale jeśli to byłby materiał wideo, to trzeba przejść jeszcze do trackera i zanalizować tym przyciskiem play. Dla świętego spokoju niech to tutaj będzie. Nadążacie? Wiem, że nie. I teraz możemy anal... izować scenę. Ha, widzicie, raz kliknę, samo się robi. Co za szare gówno się nie zrobiło. Spokojnie, już przychodzę z pomocą. Zjeżdżamy na dół i budujemy czystą platę. Zadziałasz? Widzieliście to? Magia! No widać takie kontury, ale cholipka nie jest najgorzej. Nikt z tego strzelać nie będzie. My będziemy do tego strzelać. Zatem wracamy do naszej linii montażowej. Przedzielimy na pół, bo tutaj będzie przelatywał helikopter i od tego momentu będzie nam się to burzyć. Wchodzimy w kolorki i ponownie zaznaczamy stożki, tylko tym razem bardziej szczegółowo. Teraz trzeba to jakoś zburzyć. To teraz jak? Powinien tu być taki efekt pod tytułem... Nie, tu nie ma. Czyli będzie fuzji. Klikamy na to, na medianę, median 1. Shift, spacja, warper. Dodajemy, ok. I on screen controls. Dajmy sobie na maksa, żebyśmy mogli jak najwięcej dać punktów do manipulacji tego obrazu. Czyli te brzegi właśnie, to na przykład to. I jeszcze na dnie kilka, żeby nam się to nie wykrzaczyło. Za chwilę zobaczycie, o co chodzi. Bo jakbym obracał tymi punktami, to też by się przy okazji obracało. Jak tutaj jest cały punkt, to nic się nie będzie działo. Ma to sens, uwierzcie mi na słowo. Mam nadzieję, że ten manual keyframing to. I mamy jedną klatkę i teraz będzie kolejna i to się przesunie. Tak!
to to! Ja pierdziele, zadziałało! Okej. Okay. Trochę się obniża, tu jeszcze trochę i rozwaliliśmy i tu, i tu, i tu. No okej, okay. Zobaczmy jak to prezentuje się tutaj. W ogóle się nie prezentuje. Co tu się odwaliło? Ja się uprzejmie pytam. Dobra, stało się w tym momencie coś niespodziewanego. I zobaczycie sobie dodatkowy, kolejny efekt bonusowy, jak to badziewie naprawić. Musimy pobawić się klatkami kluczowymi związanymi z odrysowaniem tych piramid, więc... O, no i proszę, ale za chwilę będą eksplozje, kurz i nikt tych wszystkich niedoskonałości nie zauważy. Teraz wróćmy do naszego gagatka, który będzie za to wszystko odpowiedzialny. Przesuwamy na samą górę w miejsce, gdzie on ma przelecieć. Ostatnio pokazywałem, jak usunąć green screena w jakiś taki sposób naokoło. Tutaj takie straty pierdaty, ale jest szybszy sposób, patrzcie na to! Wchodzimy w efekty, 3D... Nie tutaj. Wchodzimy w open efekty i tu jest 3D Keyer. Przenosimy go na nasz helikopter. Tym pierdolnikiem przełączamy na funkcję efektów. Ponieważ na całe szczęście mamy takiego gładziutkiego green screena, będzie to nam łatwo usunąć za pomocą tej pypety. Kolor jest cały czas taki sam, więc to nie ma znaczenia. Ale co to za chamskie obramowanie? Weź mi to usuń. Nie ma problemu. Patrz ta na to. The Spill. Piękne, it's beautiful. I wracamy do transformacji, wideo. No i teraz po prostu to obracam i dopasowuję wielkość i prędkość i takie tam. No jakoś to wygląda, już jesteśmy w tym kierunku mniej więcej i tylko dodamy jakieś eksplozje. No i zobaczmy efekt końcowy. Ale głupota. Jestem zachwycony. Technika montażowa numer 2. Strzelanina. Czy cokolwiek się tutaj nie wyprawia? Nie mam pytań. Teraz na szybko zmontujemy sobie scenkę, żeby wyglądała mniej więcej tak samo. Dobrze, zobaczmy na czym będziemy pracować. Pifa! No wybitne dzieło, ja bym nic tutaj nie zmieniał. No ale musimy odtworzyć jakiś efekt, już mówię jak to się robi. Ten oto mężczyzna niecodziennej urody, bardzo niecodziennej, musi znaleźć się za kanapą. W związku z tym przydatna bardzo będzie scena, w której nie ma żadnego... że nie ma nic. Jest tylko kanapa i tło. Teraz tak, warstwa pusta, warstwa z typem, warstwa z kanapą. Trzeba wyciąć kanapę. Ja pierdzielę, znowu to durne, bo branie się z tym... No i mamy to. Ale czasami bywają dni, że to pojedyncze klikanie i obramowanie czegoś staje się nudne. Czasami masz, człowieku, po prostu mam dosyć. Może jest jakiś łatwiejszy sposób. Ależ jest! Wchodzimy sobie w zakładkę magiczna maska i po prostu go obrysowujemy. A ponieważ w miarę się różni od tła, powinno to przebiec bez większych problemów. Aha, tutaj jak sobie zaznaczycie, to wam pokazuje, które wyciął, którego nie wyciął, ale nas obchodzi to, żeby dodać alpha output. Tylko problem z tą magiczną maską jest taki, że dodałem tutaj te głupie dwie linki i on musi to od nowa znowu przetworzyć. Nie wiem dlaczego. Zgupi. I żeby było jeszcze głupiej, to wracamy do montażu. On musi nam odlecieć w taki jakże majestatyczny sposób za kanapę. No i właśnie, widzicie co tu się stało? Znowu się nie wycięło. Znowu musimy wrócić do tej głupiej maski i jeszcze raz to przeanalizować. Proszę, zadziałaj. Nie zadziałało. Co tu się odwala? Dlaczego ty mi to robisz? Dlaczego on z tych krawędzi się tutaj wybija? Co to za szajs? I ja wydałem na to pieniądze? Ja za to zapłaciłem? Dobra, metody już znacie. Ja to zmontuję poza kamerą i zobaczycie finalny efekt z wystrzałami, takimi pierdołami. Pomimo wielu problemów udało się. Technika numer 3. Ten dziwny bullet time z Matrixa 4. No ale przejdźmy teraz na ekran aparatu czy tam kamery i już tłumaczę, co tam trzeba poustawiać, żeby to miało sens. I teraz kurde słuchać, bo nie będę dwa razy powtarzał. Tutaj macie przed sobą ekran kamery, aparatu czy jakkolwiek to nie nazwać. Wszystkie ze średniej półki mniej więcej wyglądają to samo, zasada jest taka sama. I teraz tak, do pierwszego ujęcia wchodzimy w menu
i wybieramy jakieś opcje do nagrywania więcej klatek na sekundę niż 24. Znaczy to jest niecałe 24, bo to są jakieś głupoty, bo każdy kraj, Europa i Ameryka ma inaczej. Nie chcę mi się tego tłumaczyć. Tutaj mamy 60, niecałe 60, więc klikamy w to. No i tego nie zobaczycie, bo ten materiał nie jest w 60 klatkach, więc mniejsza o to! Ta 50 to znaczy, że tyle nagrywa klatek na sekundę. Znaczy w tych 60 klatkach, które ustawiłem, mieści się 50. Więc to jest za mało, o czym ty spokojnie już mówię, jak to naprawić. Przesuwamy sobie nie to, to i możemy to trochę rozjaśnić ISO. No i widzicie, nie jest takie rozmyte jak przed chwilą. Przechodzimy do drugiego ujęcia, tego rozmytego. Wracamy na 24 klatki na sekundę. ISO możemy z kolei zmniejszyć. I te klatki na sekundę musimy już w ogóle zmniejszyć do... No powiedzmy. Zwiększamy przysłonę, żeby wyrównać tę jasność. Bo jak się to otwiera, to jest jaśniejsze. Jak to się zamyka, to jest ciemniejsze. No i teraz jest totalnie rozmyte. Więc tyle z ustawień w kamerze. Tutaj kolega robi zamach bez większych ceregieli. Tutaj kolega stoi i coś gada. A ponieważ to ujęcie mamy w 60 klatkach na sekundę, to nie będzie problemu, żeby je spowolnić. Wchodzimy w Ctrl R i rozciągamy. Tylko co z tego, że ten ziomeczek na warstwie na dole się tutaj produkuje, jak cała ściana go przysłania? No to może tutaj przyda się ta magiczna maska. Mniej więcej działa, można by było jeszcze kilka aspektów w niej poprawić, bo nie jestem zadowolony z tego efektu. To wszystko tutaj niszczy fakt, że ta postać w przeciwieństwie do tej nie ma cienia. No muszę przyznać, że wygląda to równie źle jak w Matrixie. Czyli misja udana. Sumienie jednak nie pozwoliło mi tego tak zostawić. Dlatego po zmontowaniu całego materiału nagrałem jeszcze dodatkowe scenki, w których zadbałem bardziej o kadrowanie i o światło i żeby ten nieszczęsny brak cienia nie rzucał się tak w oczy. Także oto przed Państwem wersja 2.0 w porównaniu do oryginalnej sceny z Matrixa. Nie ukrywam, że można takie coś zdecydowanie lepiej wyegzekwować, ale wiecie, jak same mu się ustawia kamery, światła i to wszystko. Ciężko to zorganizować. No ale wiecie, jaki miałem tutaj zamysł? Nie będę się już produkował. Dziękuję za uwagę!